starożytnych czasów ludzie zgłaszali spotkania z mitycznymi stworzeniami. Jednak aby uwierzyć w ich istnienie, często trzeba zobaczyć je na własne oczy. Jeśli nadal wątpisz, że prawdziwe potwory zamieszkują naszą planetę, proponuję zapoznanie się z najbardziej fantastycznymi stworzeniami uchwyconymi na kamerze. Z racji na dość kontrowersyjny temat, proszę o zostawienie łapki w górę. Dzięki temu YouTube nie ograniczy zasięgów. Napisz komentarz obcy, a przypnę ci serduszko. Ten materiał został uchwycony przez kamerę monitoringu w małym, meksykańskim miasteczku. Pokazuje on niesamowicie przerażające, mistyczne stworzenie. Ten potwór nie przypomina ani obcych, ani złych duchów. Wygląda, jakby został stworzony z kilku części różnych potworów. Nawet pies był tak przestraszony na jego widok, że postanowił uciec. Po tym, jak film trafił do internetu, użytkownicy zaczęli spekulować, co to za potwór. Większość z nich doszła do wniosku, że kamera monitoringu uchwyciła stworzenie nazwane Lona. Lony to mityczne istoty znane również jako karłowate wiedźmy. Według legend Monas były wiedźmami, które dzięki modlitwom rdzennych przodków zrzucały swoją skórę i porastały włosami. Ich ramiona i nogi stawały się bardzo długie, a one same zamieniały się w stworzenie przypominające monstrualną małpę. W roku 2022 zauważono fantastyczne stworzenie w Ohio. Gdyby nie zostało uchwycone na kamerze monitoringu, nikt nie uwierzyłby w jego istnienie. Podczas gdy wszyscy miejscowi mieszkańcy spokojnie spali w swoich domach, to obce stworzenie spacerowało po pustych ulicach. Jego chód był spokojny, a ono wydawało się nie bać spotkania z przypadkową osobą. Ten potwór przypominał ogromną jaszczurkę z długim ogonem. Jego ciało wyglądało, jakby nie było żywą istotą, lecz robotem. Niedługo po opublikowaniu tego filmu w internecie zaczęły pojawiać się inne filmy przedstawiające tego samego obcego potwora. To może oznaczać, że potwór nie boi się ludzi, albo że wszystkie te filmy zawierają jakieś elementy montażu. Stworzenie na tym filmie wygląda, jakby pochodziło prosto z horroru. Ten potwór był bardzo wysoki i poruszał się niemal na czworakach, a jego oczy świeciły tak jasno na czerwono, że wszystko wokół zmieniało się w krwistą czerwień. Ten blask dodawał jeszcze więcej mistycyzmu. Według autora filmu napotkał potwora w opuszczonym domu w lesie. Mężczyzna bardzo się bał, ale ku zaskoczeniu potwór go nie zaatakował. Sceptycy uważają, że ten film jest fałszywy i że potwór to w rzeczywistości osoba z dwoma latarkami na czole. Niestety nie da się tego zweryfikować, więc ta istota może faktycznie istnieć w rzeczywistości. W animowanym filmie Ruchomy zamek Hauru był bohater o imieniu Kalcyfer. Był to demon ognia, który towarzyszył głównemu bohaterowi. Oczywiście Kalcyfer to postać fikcyjna, ale wydaje się, że autor tego filmu natknął się na podobnego demona ognia. Na nagraniu widzimy mały płomień, który w jakiś sposób unosi się i obraca wokół własnej osi. To zjawisko wygląda, jakby ktoś w niewidzialnym płaszczu kontrolował kulę ognia. Niektórzy użytkownicy, którzy obejrzeli ten film, zasugerowali, że kamera uchwyciła jakieś anormalne zjawisko naturalne. Inni wierzą, że to mógł być prawdziwy duch ognia. Dwóch przyjaciół podróżowało po obrzeżach Browning w stanie Montana. Nagle zauważyli mężczyznę wśród drzew, który ledwo trzymał się na nogach. Przyjaciele postanowili pomóc osobie i zaczęli go wołać. W odpowiedzi mężczyzna zaczął wydawać dziwne dźwięki, a potem zszedł na czworaki i zaczął czołgać się. Podróżnicy uznali to zachowanie za nienormalne. Ponadto zauważyli, że mężczyzna nie wyglądał zwyczajnie, miał bardzo małą głowę i długie ramiona. Gdy potwór zaczął czołgać się w stronę samochodu, przyjaciele podjęli najmądrzejszą decyzję w swoim życiu, szybko odjechali. Grupa nastolatków spacerująca po lesie zauważyła dziwny obiekt obok drzewa. Podeszli bliżej i zobaczyli, że to żywe stworzenie, które wyglądało niezwykle przerażająco. Ten potwór był mały i krępy. Miał bardzo krótkie ramiona i nogi oraz długie uszy. Kiedy stworzenie pobiegło w stronę nastolatków, byli bardzo przestraszeni, a myślę, że każdy na ich miejscu odczuwałby ten sam strach. Nastolatkowie uznali, że natknęli się na prawdziwego elfa.
Podczas wakacji nad jeziorem autor tego filmu był świadkiem dość niezwykłego zjawiska. Na ziemi zauważył coś przypominającego gładki kamień, ale w przeciwieństwie do kamienia ten obiekt mógł się poruszać. Na nagraniu widać, że tajemniczy kamień ma cztery wyrostki przypominające nogi. Można by pomyśleć, że stworzenie ma również małe nogi na spodzie, ale po tym jak autor filmu podniósł obiekt i przewrócił go, stało się jasne, że spód jest tak samo gładki jak tył. Niestety, nawet biolodzy nie potrafią wyjaśnić, czym jest to stworzenie. Być może mężczyźnie udało się odkryć nowy gatunek zwierzęcia lub istotę pozaziemską. Autorzy tego filmu wracali do domu późno w nocy. Nic niezwykłego się nie działo, więc po prostu cieszyli się jazdą. Jednak w pewnym momencie zauważyli, że jakaś istota goni ich samochód. Potwór biegł z prędkością, której żaden sportowiec nie mógłby dorównać. Oczywiście ludzie zdołali uciec, przyspieszając swój samochód do prawie maksymalnej prędkości, ale byli bardzo ciekawi, kto lub co próbowało ich dogonić i dlaczego. Na nagraniu widać, że istota przypominała humanoida. Miała bladą skórę i świecące oczy. Próbował dogonić ludzi, aby ich zaatakować, ale nie przewidział, że samochody mogą poruszać się szybciej od niego. Ten film został uchwycony przez kamerę monitoringu na terenie prywatnego domu, znajdującego się w odległej części lasu. Na nagraniu widać niezidentyfikowane przezroczyste stworzenie biegnące na czworakach wśród drzew. Nagle wyłania się z krzaków i podchodzi do kamery, jakby próbując ją zbadać. Następnie szybko przemieszcza się na bok i znika w lesie. Nieznane stworzenie przypomina nieco gilla lub niedźwiedzia, ale jeśli jest to zwierzę, to dlaczego ma przezroczyste ciało i jak może poruszać się tak szybko? Jak widać, istnieje wiele pytań związanych z tym filmem. Niestety nie ma odpowiedzi na pytanie, co zostało uchwycone na kamerze. Na tym nagraniu uchwycono zwykłego bezpańskiego psa. Stoi nieruchomo przy płocie i patrzy w dal. Co w tym niezwykłego, zapytasz? W tym momencie oczywiście nic, ale po chwili pies nagle znika, a potem pojawia się po drugiej stronie płotu. Ten film stał się przedmiotem dyskusji wśród wielu użytkowników. Niektórzy z nich uważają, że to nie jest zwykły pies, ale prawdziwy duch. Inni ludzie sugerują, że pies mógł zostać porwany przez kosmitów, ale większość użytkowników skłania się ku idei, że teleportacja psa była wynikiem usterki w kamerze monitoringu. Nawiasem mówiąc, to nie był jedyny przypadek znikającego psa. Na przykład w tym filmie biały pies jest widziany, jak idzie w kierunku ściany, a następnie staje się niewidzialny i znika. I to z pewnością nie była usterka kamery, ale jakieś anomalne zjawisko. Młodzi rodzice zainstalowali kamerę obok łóżeczka swojego dziecka, aby monitorować, jak śpi. Pewnej nocy zauważyli dziwne zjawisko nad łóżeczkiem dziecka. Unosił się tam przezroczysty, świecący obiekt. Para przestraszyła się i szybko pobiegła do pokoju dziecka, ale gdy tam weszli, nie było nic niezwykłego. Rodzice postanowili opublikować film w internecie, aby zapytać innych, co to może być. Użytkownicy mieli wiele teorii, od ducha strzegącego snu dziecka po istoty pozaziemskie. Niektórzy uważali również, że film może być mistyfikacją. Ale jeśli był prawdziwy, wyobraźcie sobie, jak przerażeni byli rodzice o swoje dziecko. Zdjęcie, które widzisz na ekranie, zszokowało wielu użytkowników. Przedstawia ono przerażającą istotę przypominającą człowieka z kilkoma parami nóg i rąk. Według autora tego zdjęcia podczas biwakowania w lesie zauważył, że jeden z jego przyjaciół zniknął bez śladu. Oczywiście postanowił go szukać. Po przejściu około 500 metrów od ich obozowiska mężczyzna znalazł chatkę zrobioną z gałęzi, w której znajdował się jego przyjaciel. Był on niezwykle przestraszony, a jego ręce i nogi były związane liną. Kiedy autor filmu próbował uwolnić swojego przyjaciela, obok chatki pojawiła się ta sama przerażająca istota przedstawiona na zdjęciu. Na szczęście dwójka przyjaciół zdołała uciec do reszty grupy i wszyscy bezpiecznie się wycofali. Ten film może wydawać się całkowicie zwyczajny, ale jeśli przyjrzycie się bliżej, zobaczycie małe stworzenie. Według autora filmu napotkał prawdziwego krasnala w swoim ogrodzie. Stworzenie było dość niskie, miało brodę i nosiło kapelusz w kształcie stożka. Krasnal zauważył człowieka i szybko schował się wśród krzaków. Od tamtej pory mężczyzna nigdy więcej nie widział tego niezwykłego stworzenia. Oto kolejny krasnal uchwycony na kamerze w ogrodzie.
Tym razem widać go wyraźniej, ponieważ film został nakręcony w ciągu dnia. Wydaje się, że krasnale naprawdę lubią odwiedzać ludzi, ale nie wiadomo dlaczego. Ten film wywołał mieszane reakcje użytkowników, którzy go obejrzeli. Na nagraniu widzimy kobietę w czerwonej koszulce, stojącą przed przejściem dla pieszych i czekającą na zielone światło. Wydaje się, że nie ma w tym nic niezwykłego, ale nagle jej nogi zaczynają się deformować. Najpierw stają się bardzo długie, a potem nagle się zginają. Większość użytkowników uważa, że to tylko montaż, ale autor filmu oczywiście twierdzi, że to prawdziwe. Na tym filmie widzimy także transformację nieznanej istoty przypominającej czołgającego się człowieka. Zatrzymuje się ona obok samochodu, a następnie zaczyna się kurczyć i w końcu zamienia się w królika. Kim są te istoty zdolne do zmieniania swojego ciała, pozostaje tajemnicą. Przez wiele lat poszukiwacze przygód i kryptozoolodzy próbowali znaleźć dowody na istnienie Yeti. Według legend Yeti żyje w miejscach niedostępnych dla ludzi, takich jak szczyty gór, ale czasami ludzie mimo wszystko widzą te istoty. Ten film został nagrany w Dale, hrabstwo Cambria, Pensylwania. Według autora zaczął on słyszeć dziwne wycia dochodzące z lasu w nocy. Mężczyzna odważył się tam pójść, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Wziął ze sobą kamerę i latarkę. Kiedy wszedł do lasu, zauważył niezwykłą istotę ukrywającą się za gałęziami drzew. Potwór był dość wysoki, a jego ciało było całkowicie pokryte jasnym futrem. Gdy tylko stworzenie zauważyło mężczyznę, pospiesznie zniknęło w lesie. Wielu użytkowników wierzy, że autor nagrania uchwycił prawdziwego Yeti. Większość ludzi bardzo boi się węży. To nie tylko ich nieprzyjemny wygląd, ale również fakt, że wiele z nich jest jadowitych i może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Teraz wyobraź sobie, jak przerażony był autor następnego filmu, kiedy natknął się na dwugłowego węża na pustyni. Co ciekawe, nie jest to jedyny przypadek, a czasami ludzie natrafiają na gady z dwoma głowami. Kolejny dwugłowy wąż został odkryty w Palm Harbor na Florydzie. Ale co powoduje, że węże rosną z dwiema głowami? Zoolodzy wyjaśniają, że to zjawisko może być wynikiem mutacji genetycznej lub błędu, który wystąpił podczas podziału bliźniąt jednojajowych. Ta anomalia zdarza się także czasami u ludzi. Podczas spaceru w pobliżu bagna na Florydzie kilku przyjaciół usłyszało dziwny ryk. Postanowili to sprawdzić i skierowali się w stronę źródła dźwięku. Na przeciwległym brzegu bagna zobaczyli tajemnicze stworzenie. Potwór przypominał niedźwiedzia, a jego masywne ciało było pokryte czarną sierścią, podczas gdy futro na twarzy było białe. Gdy jeden z przyjaciół postanowił go sfilmować, stworzenie zauważyło ludzi i wpadło w furię. Potwór był gotowy zaatakować i rozerwać ich na strzępy, ale na szczęście bagno znacznie go spowolniło, umożliwiając ludziom ucieczkę. Czym było to stworzenie? Nikt nie wie. Może to był duch lasu lub jakieś inne mistyczne stworzenie. Autor tego filmu spacerował po plaży wczesnym rankiem. Na piasku zauważył zwierzę, które przykuło jego uwagę swoim nietypowym wyglądem. Mężczyzna nie mógł odgadnąć, co dokładnie znalazł, ponieważ stworzenie wyglądało zarówno jak rozgwiazda, jak i ośmiornica. Jego ciało było ciemnoszare i nie miało głowy. Zwierzę miało 10 nóg, z których każda była pełna małych, wijących się macki. Aby dowiedzieć się, jakie to stworzenie morskie, mężczyzna postanowił zamieścić filmik w internecie. Dzięki innym użytkownikom ustalono, że autor znalazł plamistą rozgwiazdę Luida Makula. Jednak nie było jasne, dlaczego miała ona 10 nóg zamiast zwykłych 8. Jeśli nadal wątpisz, że na Ziemi żyją prawdziwe potwory, koniecznie obejrzyj ten film. Na nagraniu widzimy niezidentyfikowaną istotę zręcznie poruszającą się pod mostem. Wydaje się, że grawitacja w ogóle jej nie dotyczy. Ponieważ nagranie zostało zrobione późnym wieczorem i z dużej odległości, nie da się wyraźnie rozpoznać potwora. Jednak nawet nie wiedząc, jak wygląda, można śmiało powiedzieć, że to na pewno nie był człowiek. Czy na naszej planecie są ludzie, którzy potrafią to robić? Myślę, że na pewno nie ma takich ludzi. Ten film zaskakuje wszystkich, którzy go oglądają. Zaczyna się od mężczyzny przechodzącego przez jezdnię na przejściu dla pieszych. Nagle zostaje on przewrócony i rzucony na bok, jakby przez niewidzialną siłę. Potem mężczyzna wstaje z asfaltu
i wraca w to samo miejsce, tylko po to, aby ponownie zostać rzuconym na bok. Ten film raczej nie został zmontowany, ponieważ kobieta przechodząca obok w tym momencie była zszokowana tym, co się działo. Być może główny bohater tego filmu jest kaskaderem i umiejętnie odgrywa takie upadki, a może doszło tam do jakiejś anomalii. Niestety nie da się z całą pewnością ustalić, co tam się wydarzyło. Myślę, że wielu z Was chciałoby nauczyć się teleportacji, ponieważ dzięki tej umiejętności moglibyście podróżować do dowolnego punktu na świecie w mgnieniu oka. Oczywiście wydaje się to niemożliwe, ale co jeśli niektórzy ludzie rzeczywiście potrafią się teleportować? Ten film wygląda całkiem zwyczajnie, ale najbardziej uważni widzowie zauważą, że kamerzysta przypadkowo uchwycił znikającą kobietę. Nadal jej nie widzisz? Obejrzyj jeszcze raz. Z pewnością teraz wszyscy zauważą te anomalie. Czy ta kobieta zdołała się gdzieś teleportować, czy to tylko iluzja, pozostaje nieznane. Oto kolejny film przedstawiający znikającą kobietę, który dosłownie zyskał ogromną popularność w 2006 roku. Podczas wywiadu ze Scarlett Johansson za nią pojawiła się brunetka. Przeszła za aktorką i dosłownie zniknęła w powietrzu. Co ciekawe, mężczyzna idący za nią nie zniknął. Zgódźcie się, że to bardzo dziwne. Według nowoczesnych legend, kilka jaskiń w północnym Chile służy jako schronienia dla kosmitów zdolnych do zmiany wyglądu. Jeśli w to nie wierzysz, koniecznie obejrzyj ten film. Na nagraniu widzimy istotę wewnątrz jaskini, która bardzo przypomina kozę, ale ma ciało przypominające człowieka. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że ten potwór obnaża zęby, ostrzegając ludzi, którzy postanowili go nagrać, o niebezpieczeństwie. Ale kto mógłby ukrywać się w tej jaskini? Zwykła koza górska, wilkołak, a może sam kosmita zdolny do zmiany wyglądu? To przerażające stworzenie przypominające kosmicznego potwora zostało odkryte na farmie w Indonezji. Przednia część tej istoty wygląda jak zwykły motyl, jednak tył wydaje się zbyt nienaturalny. Długi odwłok i cztery owłosione przydatki, które mogą być nogami, mackami lub czymś innym. Jeśli myślisz, że to stworzenie zostało stworzone przez połączenie kilku owadów, jesteś w błędzie. Spójrz, porusza swoimi przydatkami, co oznacza, że jest żywe. Przyznaj, że to stworzenie wygląda bardzo upiornie. Jeden z użytkowników, który obejrzał film, nawet powiedział, że niezwykły motyl przypomina mu coś z piekła. Ale tak naprawdę to, co widzisz na tym nagraniu, to nieszkodliwy owad zwany Kreatonotos gangis. To są rzeczywiście motyle. Samce motyli mają narząd zwany hamata, dużą strukturę gruczołową. Składa się ona z pustych rurek, z których każda pokryta jest tysiącami łusek. Samce używają tego narządu, aby przyciągnąć samice podczas sezonu godowego. Wielu ludzi boi się przebywać na cmentarzu w nocy, ponieważ to miejsce kojarzy się ze śmiercią. Według legend cmentarze zamieszkują duchy i inne mistyczne stworzenia. Autor tego filmu nie wierzył w zjawiska paranormalne, dlatego postanowił zrobić nocny spacer w pobliżu cmentarza. Jednak to, co się stało tej nocy, zmieniło jego zdanie. Kiedy mężczyzna wszedł na cmentarz, zauważył sylwetkę. Zbierając odwagę, podszedł bliżej i zobaczył przerażającą istotę poruszającą się na czworakach. Miała bardzo cienkie kończyny i dużą głowę. Nie trzeba mówić, że mężczyzna przestraszył się tego potwora i uciekł z cmentarza. Co ciekawe, to nie była jedyna historia, która wydarzyła się na tym cmentarzu. Świadkowie zgłaszali, że widzieli tę istotę nawet w ciągu dnia. Jeśli nadal myślisz, że dinozaury wymarły miliony lat temu, ten film jest dla ciebie. Na nagraniu widzimy całe stado dinozaurów biegnących przez gęsty las. Są one niewielkich rozmiarów, z długimi szyjami, a ich wygląd przypomina brachiozaury, ale znacznie zminiaturyzowane. Stworzenia uchwycone na tym filmie rzeczywiście wyglądają jak małe dinozaury. Jednak jeśli jakieś gatunki przetrwałyby do dziś, i to w takiej liczbie, naukowcy z pewnością by je zauważyli. Więc kim dokładnie były istoty uchwycone na tym nagraniu? Uważni użytkownicy, którzy obejrzeli film, zauważyli, że używa on odtwarzania wstecznego. Kiedy film jest odtwarzany poprawnie, staje się jasne, że stworzenia na nagraniu to zwykłe małpy, a nie dinozaury.